Będziemy mieli gości. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że to jedno zdanie w naszym domu wprowadza atmosferę nadzwyczajnej, podwyższonej gotowości. Pół biedy, jeżeli odwiedzający nas są ludźmi, których dobrze znamy, którzy nas dobrze znają, którzy często u nas bywają i na których przybycie nie musimy się jakoś tam specjalnie przygotowywać. Zupełnie inaczej ma się sprawa z tymi, którzy odwiedzają nas po raz pierwszy albo po których wizycie nie wiemy do końca, czego się spodziewać. Radość z przyjęcia u siebie nowych osób miesza się z takim pragnieniem ugoszczenia ich tak, żeby pierwsza wizyta zostawiała u nich jak najlepsze wrażenie, jak najlepsze wspomnienia. No więc w naszym domu jest tak, że jako pierwszy sygnał do pospolitego ruszenia daje piekarski senior, opracowuje strategię przygotowań, rozdziela zadania i rusza do działania. No nie jest tak, że tylko dyryguje, ale dyryguje jednocześnie czuwając nad przebiegiem prac i samemu włączając się w niektóre z nich. Żona opracowuje menu wizyty, przygotowuje listę zakupów, dzieci z mniejszą lub większą ochotą, no, powiedzmy sobie szczerze, raczej mniejszą, włączają się w proces przygotowań, posłusznie łapiąc za odkurzacz i sprzątając swoją przestrzeń życiową na pierwszym piętrze, marząc o tym, żeby jak najszybciej wrócić do swojego ulubionego serialu na Netflixie albo do ulubionej gry na Xboxie. Piekarski senior nerwowo zagląda do ich pokoi, czekając, aż zwolni się odkurzacz i sam będzie mógł doprowadzić do stanu zadowalającego głównie jego, dla wszystkich jest w porządku, ale głównie on musi wiedzieć, że jest w porządku i sprawdza to, robi ten porządek na parterze, w salonie, w pokoju gościnnym, w przebiegającej do tego pokoju łazienką. Jeżeli jest w dobrym humorze, no wszystkiemu towarzyszy jakaś radosna muzyka. Jeżeli nie, nieważne. Jeszcze tylko zakupy, jeszcze tylko zmiana pościeli, wyniesienie magazynowanych w kuchni śmieci do segregowania, jeszcze ostatnie przetarcie ściereczkami niewidzialnego dla przeciętnego oka kurzu. I jesteśmy gotowi. Będziemy mieli gości. Chcę wierzyć, że to zdanie wywołuje w waszych domach przynajmniej podobną ekscytację, połączoną z nerwowym wyczekiwaniem, czy aby na pewno zrobiliśmy wszystko, aby nasi goście mogli poczuć się u nas po prostu dobrze przyjęci, czy będą mogli spędzić czas wygodnie, przyjemnie, w dobrej i miłej atmosferze. Bo wiesz, że każdemu z nas przyjmującemu gości zależy na tym, aby ci, którzy spędzą u nas kilka godzin albo kilka dni, czuli się zadowoleni, ugoszczeni i gotowi na kolejną wizytę w naszym domu. Bo przecież nikt nie zaprasza do siebie ludzi z nadzieją, że nigdy więcej nie wrócą. Dlatego wpadamy w wir przygotowań i robimy czasem więcej niż trzeba, bo ten czystość, porządek w naszym domu komunikuje do ludzi, którzy do nas przychodzą, czekaliśmy na Ciebie. Jesteś tu mile widziany. Cieszymy się, że jesteś. Ciekawe, jak wyglądałyby nasze przygotowania, gdyby okazało się, że naszym gościem będzie ktoś, kogo może jeszcze nigdy wcześniej nie widzieliśmy, ale o kim wiemy, że zna nas lepiej niż ktokolwiek inny na świecie. Jak przygotowywaliśmy się na wizytę kogoś, kto wie o nas wszystko, nawet to, czego nie wiedzą najbliższe nam osoby? Co sprzątalibyśmy, jak przygotowywaliśmy się na przyjęcie kogoś, kto ma o nas dużo większą wiedzę niż ktokolwiek inny na tym świecie? Może zamiast sprzątać pokoje, skupilibyśmy się na wyniesieniu tych rzeczy, które na pierwszy rzut oka mogłyby nas po prostu skompromitować. Może zamiast ścierać kurze z komody, zajrzelibyśmy do komody, przejrzelibyśmy nasze szuflady, żeby nasz gość nie odkrył w nich przypadkiem czegoś niestosownego. A może w ogóle odpuścilibyśmy sobie jakiekolwiek przygotowania i czekalibyśmy na gościa, zastanawiając się, co ta wizyta
przyniesie. Będziemy mieli gościa. Takie wezwanie usłyszeli 2000 lat temu mieszkańcy Judei. Doktor Łukasz, jeden z czterech ewangelistów, który opisuje, daje nam raport tego, co wydarzyło się w tamtym czasie, autor jednej z czterech Ewangelii opisujących życie i działalność Jezusa Chrystusa z taką aptekarską wręcz precyzją odnotował czas, miejsce i okoliczności tamtej spodziewanej, niespodziewanej wizyty. W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, czytamy, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, Filip jego brat tetrarchą Iturei oraz okręgu Trachonu, a Lizaniasz tetrarchą Abileny, za arcykapłanów Annasza i Kajfasza Bóg przemówił do Jana, syna Zachariasza, który przebywał na pustyni. Doktor Łukasz chce mieć pewność, że jego bezpośredni i późniejsi czytelnicy nie będą mieli problemu z takim precyzyjnym umieszczeniem w czasie wizyty, która miała miejsce w tamtym momencie. To trochę tak, jakby ktoś za 30 lat, wspominając dzisiejszy dzień, opisał ten dzień słowami: w 5 roku, kiedy prezydentem Polski był Andrzej Duda, Tobiasz Bocheński był wojewodą łódzkim, marszałkiem województwa łódzkiego był Grzegorz Schreiber, a prezydentem miasta Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko. Za arcybiskupa łódzkiego Grzegorza Rysia i prałata tomaszowskiego Edwarda Wieczorka Bóg przemówił. Łukasz dba o szczegóły i kreśli to historyczne tło dla nadchodzących wydarzeń, dając nam jasno do zrozumienia, że to, co zamierza za chwilę opowiedzieć, nie jest bajką, nie jest opowieścią wyciągniętą gdzieś z kapelusza, ale jest prawdziwą historią, która miała swój konkretny czas i miejsce i okoliczności. I patrząc na nazwy, na imiona, które wymienia, możemy z dosyć dużą dokładnością określić czas tych wydarzeń, o których za chwilę przeczytamy, czas tej wizyty niespodziewanego, spodziewanego gościa, gdzieś pomiędzy 27 a 28 rokiem naszej ery. Ale jest jeszcze coś w tych imionach, które wymienia dr Łukasz. Bo kiedy przyjrzymy im się bliżej, zobaczymy, że trudno o mniej sprzyjające okoliczności dla takiej właśnie wizyty. Politycznie rzecz biorąc, patrząc na te imiona, Izraelici byli rządzeni przez obcych, narzuconych sobie siłą władców. Niektórzy z nich byli Rzymianami, niektórzy byli nie do końca Żydami, ale zostali narzuceni Żydom jako ich królowie. Ich reputacja i styl życia daleko odbiegały od standardów mojżeszowego prawa. Z kolei z religijnego punktu widzenia Łukasz wymienia dwóch arcykapłanów, Annasza i Kajfasza. Obaj zawdzięczali swoją pozycję rzymskiej władzy, a sami też dość obficie z tej władzy korzystali, budując raczej swoją pozycję i siebie samych. Co ciekawe, arcykapłan mógł być tylko jeden, ale Łukasz wymienia Annasza i Kajfasza, ponieważ Annasz był arcykapłanem wcześniej, ale ze względu na intrygi został z tego urzędu usunięty i został zastąpiony swoim zięciem Kajfaszem, ale zachował wystarczające wpływy, żeby znający dokładnie rzeczywistość tamtych czasów Łukasz nie omieszkał napisać: za czasów arcykapłana Annasza i Kajfasza, a że był wpływowym człowiekiem, świadczy o tym chociażby fakt, że kiedy za 3 lata Jezus będzie sądzony, zostanie najpierw odesłany do Annasza, który nie był już arcykapłanem, a dopiero potem do Kajfasza, który sprawował urząd kapłana. Jednak patrząc na te wszystkie imiona, niezależnie jak silne i władcze w tamtym czasie, doktorowi Łukaszowi, autorowi Ewangelii, służą one zaledwie za
tło wydarzeń, które ma opisać, poza tym, że tylko o nich wspomina, nic więcej o nich nie mówi, bo dużo ważniejszą postacią, na którą chcę zwrócić naszą uwagę, jest dziwny prorok, Jan, o którym inni ewangeliści piszą, że był przyodziany w skóry, żywił się miodem i szarańczą. Jan nie pojawia się w Jerozolimie, nie pojawia się w Rzymie, nie pojawia się w żadnym centrum religijnych czy politycznych działań, zawirowań, ale Jan pojawia się na pustyni judzkiej, daleko od miejsc, które wrzały od politycznych i religijnych wydarzeń tamtych czasów. Jan, syn Zachariasza i Elżbiety, kuzyn Jezusa, zgodnie z obietnicą, która została dana jego rodzicom, jeszcze zanim Jan został poczęty, otrzymuje od Boga słowo i przebywając na tej pustyni, z dala od wielkiej polityki i religijnych przetasowań, zaczyna zapowiadać przybycie niezwykłego gościa. Mówi o nim tak. Przemierzał więc całą okolicę Jordanu, wzywał ludzi do przyjęcia chrztu, opamiętania, dla dostąpienia przebaczenia grzechów. Tak też zostało napisane w księdze proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni, cytuje Łukasz. Przygotujcie drogę Pana, wyprostujcie Jego ścieżki, każdy wąwóz niech będzie wypełniony, każda góra lub wzgórze zrównane. Drogi krzywe, wyprostowane, wyboiste zaś, wygładzone. Każda istota zobaczy zbawienie przygotowane przez Boga. W tamtych czasach, zanim król odwiedził jakieś miasto, posyłał przed sobą heroldów, którzy zapowiadali jego przybycie. A heroldowie chodzili od miasta do miasta i napominali mieszkańców: przygotujcie się, król nadchodzi. Upewnijcie się, że jego polecenia są u was dokładnie przestrzegane. Posprzątajcie ulice, uprzątnijcie śmieci, przygotujcie miasto i przygotujcie samych siebie na przyjęcie króla. Nieodpowiednie przywitanie czy bałagan były obrazą dla króla i przynosiły wstyd mieszkańcom miasta i jego zarządcom. Jednak Jan nie zapowiadał nadejścia żadnego z rządzących. Nie zapowiada przyjścia żadnego z tych wielkich w tamtym czasie imion, które wymienię na samym początku. Tak jak powiedziałem, to jest zaledwie tło. Każda z tych postaci jest zaledwie tłem do przyjścia kogoś znaczniejszego. Jego słowa, będące cytatem z 40 rozdziału Księgi Izajasza, zapowiadały wizytę gościa, na którego Izraelici czekali od tysięcy lat. Ten gość miał być dla nich wypełnieniem prorockiej obietnicy o Mesjaszu, królu Żydów, który przyniesie ocalenie nie tylko im, ale przyniesie ocalenie wszystkim ludziom. Dlatego wszystko, co krzywe, ma zostać wyprostowane, to, co wyboiste, ma zostać wygładzone, wąwozy mają zostać wygładzone, a góry mają zostać zrównane. Wszystko i wszyscy mają przygotować się na spotkanie z długo wyczekiwanym gościem, Panem, który nadchodzi. I kiedy czytamy Panem, to znaczy to nie mniej, nie więcej jak Bogiem. Bóg nadchodzi w swojej własnej osobie i to On ma okazać się tym niespodziewanym, ale jednocześnie trochę spodziewanym albo wyczekiwanym gościem. Jednak bardzo szybko okazuje się, że całe to wyrównywanie pagórków czy prostowanie krzywych dróg ma dużo głębsze znaczenie niż tylko jakiś literacki, poetycki obraz tego, co ma się wydarzyć. Jan wzywa Żydów do przyjęcia chrztu upamiętania dla odpuszczenia grzechów. Dla nas dzisiaj, jakoś tam mniej lub bardziej w naszej kulturze zaznajomionych z obrzędem chrztu, takim czy innym, niezależnie od tego, w jakiej tradycji zostaliśmy wychowani, nie jest to jakoś strasznie szokujące, ale dla ówczesnych słuchaczy było to ogromne zaskoczenie.
ponieważ Żydzi znali chrzest. Ale w tradycji żydowskiej chrzest był rytuałem, którym włączano nie Żydów, czyli pogan, do wspólnoty Żydów. Był znakiem tego, że ktoś, kto nie był Żydem, nie był dzieckiem Abrahama, mógł stać się depozytariuszem obietnic, które zostały dane Izraelowi, ale tylko wtedy, kiedy dobrowolnie przyjmie chrzest, to znaczy zanurzy się w wodzie i zostanie wynurzony w wodzie na znak przyłączenia, włączenia do społeczności Izraela. I nagle Jan mówi tym wszystkim, którzy dumni byli ze swojego żydowskiego obywatelstwa, że mają się ochrzcić. To brzmiało jak upokorzenie dla każdego z nich. Jak gdyby ktoś kazał im nagle stać się poganami, którymi szczerze pogardzali, aby na nowo mogli stać się Żydami, którzy byli dumni ze swojej żydowskości. Ale Jan absolutnie nie zamierzał im tej decyzji ułatwiać. I nie przebierając w słowach, mówił tak. Przemawiał do tłumów, które wychodziły, aby udzielił im chrztu. Wy, pomioty żmij. Co by było, gdybym ja dzisiaj tak zaczął swoje nauczanie? Zastanawiam się, czy już w tym momencie miałbym jeszcze do kogo mówić. Czy ktoś wam doradził, by uchodzić przed nadchodzącym gniewem? Jeśli tak, to wydawajcie owoce godne upamiętania i nie próbujcie się łudzić myślą, że wam wystarczy mieć za ojca Abrahama. Mówię wam, z tych kamieni Bóg może wzbudzić Abrahamowi dzieci. Topór dotknął już korzeni. Każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, zostanie wycięte i rzucone w ogień. Jan tym ostrym wezwaniem dotyka najczulszego punktu każdego pobożnego Żyda. Bo kwestionuje to, co do tej pory było dla nich powodem do największej dumy. Tego, że wszyscy oni wywodzili się z ojca, praojca Abrahama. Tego, że zostali wybrani jako naród szczególny, wybrani pośród innych narodów, jako ten naród, który jako jedyny chlubił się przychylnością samego Boga. Aż tu nagle Jan, sam również Żyd, Izraelita, wzywa ich do tego, wyzywa ich od pomiotu żmij. Nazywa ich pomiotem żmij, wstrętnym, zepsutym pokoleniem. I daje im do zrozumienia, że ich pochodzenie, czyli to, z czego byli najbardziej dumni, nie wystarczy, aby zyskać Bożą przychylność. Mają zacząć wydawać owoce godne opamiętania, bo inaczej będą jak nieurodzajne drzewo, które nie nadaje się do niczego innego, jak tylko do tego, żeby je ściąć i wyrzucić w ogień. Twarda mowa. Nie jest więc dziwnego, że zaskoczeni słuchacze zaczynają pytać. Cóż więc mamy czynić? Dopytywały się tłumy, a on im odpowiadał. Kto ma dwa okrycia, niech podzieli się z tym, który nie ma żadnego. A kto ma co jeść, niech postąpi podobnie. Przyszli też celnicy, aby dać się ochrzcić. Ci również zapytali nauczycielu, co mamy czynić? Nie pobierajcie nic więcej ponad ustaloną stawkę, odpowiedział. Pytali go i żołnierze, a co my mamy czynić? Na nikim niczego nie wymuszajcie, powiedział. I nie składajcie fałszywych donosów, lecz niech wam wystarczy wasz żołd. Jan zwraca się do kolejnych grup ludzi i każdej z tych grup ludzi wyjaśnia, co w praktyce oznacza wydawać owoce godne opamiętania. I z jednej strony zwraca się do tłumów i mówi, zacznijcie dzielić się tym, co macie, z tymi, którzy nie mają albo mają mniej. Z drugiej strony zwraca się do żołnierzy i celników, dwóch najbardziej znienawidzonych w tamtym społeczeństwie ludzi i mówi, nie oszukujcie, nie nadużywajcie swojej władzy, aby się nieuczciwie bogacić. Dotyka tematu pieniędzy czy posiadania, ponieważ wie, że to, kiedy tak jakby znał tą współczesną zasadę, że to, gdzie jest nasze serce, najlepiej widać po tym, gdzie idą nasze pieniądze. I mówi do nich,
Do jednych mówi, dzielcie się tym, co macie. Do drugich mówi, nie oszukujcie, nie przywłaszczajcie sobie, róbcie to, co jest, co powinniście robić, ale róbcie to uczciwie. A Łukasz, pewnie Jan mówił do dużo większej ilości ludzi, ale Łukasz celowo wybiera te osoby do swojej narracji, żeby pokazać nam, że wezwanie do opamiętania, tak jak było to wtedy, tak i dzisiaj, jest wezwaniem dla każdego człowieka. Niezależnie od jego statusu materialnego, pochodzenia i miejsca w społeczeństwie. A wydawanie owoców godnych upamiętania oznacza ni mniej, ni więcej, ale odwrócenie się od życia skupionego na sobie do życia skupionego na innych. Tak jakby chciał powiedzieć, że nie można dobrze przygotować się na spotkanie z Królem. Ba więcej, nie można spotkać się z Królem, jeżeli nie zrobimy porządku w swoim życiu i w obliczu spotkania z Nim będziemy dalej żyli po staremu. I to samo wezwanie jest dzisiaj aktualne również i dla nas. Bo w obliczu spotkania z Jezusem każdy, absolutnie każdy z nas jest wezwany do odwrócenia się od grzesznego życia i zmiany swojego postępowania. W obliczu spotkania z Jezusem. Ponieważ to On, jak się za chwilę okaże, On jest tym spodziewanym, niespodziewanym gościem, królem, który ma nadejść. I motto naszej społeczności dokładnie oddaje ducha tamtego janowego wezwania. Tu w społeczności chrześcijańskiej to my często powtarzamy, że zapraszamy wszystkich do relacji z Chrystusem, który zmienia wszystko. I czasami wydaje nam się, że podobnie jak Żydzi byli dumni ze swojej przynależności do narodu wybranego, tak samo i my możemy być dumni z przynależności do tego czy innego kościoła i nic z tym złego. Niezależnie od tego, z jakiej społeczności dzisiaj pochodzisz, nic z tym złego, żeby cieszyć się i być dumnym ze wspólnoty, której jesteś częścią. Ale możemy niechcący pomyśleć, że niedzielne nabożeństwo, grupa AHA, czy uczniowska, czy mała grupa modlitewna, modlitwa, czy nawet udział w podróży do Betlejem wystarczą, żeby stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Boże, oto jestem. Przygotowany na Ciebie i na to, co masz mi do powiedzenia. Że już nic więcej nie musimy robić. Ale okazuje się, że w obliczu spotkania z Jezusem każdy z nas jest wezwany do tego, aby porządkować swoje życie. Bo spotkanie z Jezusem zmienia wszystko. Absolutnie wszystko. Jeżeli żyjesz w niewłaściwej relacji z drugą osobą, musisz to zmienić. Nie możesz dalej iść przez życie i mówić, Jezus jest Panem i żyć tak, jakby Jezusa nie było w twoim życiu. Jeżeli żyjesz w nałogu, który cię zniewala, to musisz to zmienić. To nie jest łatwe, to nie jest proste, ale wiemy i mamy wiele historii ludzi, którzy siedzą tu na tej sali, którzy powiedzieli Bogu tak i postanowili zmienić swoje życie, postanowili być posłuszni również w tej sferze swojego życia. Powiedzieli, że nie mogą żyć takim życiem, jakim żyli wcześniej. Jeżeli oszukujesz w pracy, jeżeli nieuczciwie wypełniasz swoje obowiązki albo źle traktujesz swoich pracowników, musisz to zmienić. Jeżeli swoim postępowaniem krzywdzisz żonę albo męża, musisz to zmienić. Nie możesz stawać przed Bogiem co niedziela i wznosić ręce w uwielbieniu Boga, a jednocześnie tymi samych rąk używać do tego, żeby ściskać czy uderzać swoją żonę. Nie możesz używać tych samych słów, tego samego języka, tych samych ust, którymi uwielbiasz, oddajesz Ci Bogu do tego, żeby do swojej żony, czy do swoich dzieci, czy do swojego męża odzywać się słowami, których ludzie, którzy nawet Boga nie znają, często się wstydzą. Jeżeli swoimi odzywkami czy postępowaniem nie okazujesz szacunku swoim rodzicom, musisz to zmienić. Niezależnie od tego, jacy są. Bóg oczekuje od tego, aby każde dziecko miało miało szacunek do swojego rodzica, nawet jeżeli ten rodzic nie jest, wydawałoby się, najlepszym rodzicem.
Bóg sobie poradzi z tą częścią twojego życia, ale na ten czas, na ten moment, jeżeli chcesz żyć we właściwy sposób, musisz nauczyć się szanować swoich rodziców. Dobre pochodzenie czy niedzielna pobożność po prostu nie wystarczą, aby przygotować się na spotkanie z Bogiem, bo spotkanie z Nim wymaga zmiany swojego postępowania. Ono jest nieuniknione, jeżeli to spotkanie traktujesz poważnie. I być może zastanawiasz się teraz, no dobrze, ale dlaczego właściwie spotkanie z kimś, z jakimś Jezusem wymaga ode mnie takiej zmiany? Kim On jest? Kim jest ten Król, Jezus, Mesjasz? Kim On jest, żebym musiał coś zmienić w swoim życiu, żebym musiał się tak wysilić, że musiał spojrzeć na siebie i powiedzieć nie, 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 tak już nie mogę, muszę zacząć inaczej. Czytamy, że kiedy lud śledził rozwój wypadków i wszyscy zastanawiali się, czy może Jan nie jest Chrystusem. On sam publicznie oświadczył, ja, gdy chrzczę, zanurzam was w wodzie, lecz nadchodzi ktoś potężniejszy ode mnie. I mówi o nim, jemu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił, zanurzając w Duchu Świętym i ogniu. W ręku trzyma sito, dokładnie przesieje wszystko, co jest na jego klepisku. Ziarno zbierze do spichlerza, plewy natomiast spali w ogniu nieugaszonym. W wielu też innych słowach kierował do ludu przestrogi i głosił im dobrą nowinę. Jan nie pozostawia żadnych wątpliwości. To nie o niego samego tutaj chodzi. Oto ten, którego wizytę zapowiada, jest kimś znacznie potężniejszym od niego. Mówi, nie jestem godny rozwiązać rzemyka u jego sandałów, dając tym samym do zrozumienia, że on sam, chociaż jest prorokiem i wie o tym, że przemawia w imieniu samego Boga, mówi, nie jestem godzien wykonać najbardziej upokarzającej czynności, która była zarezerwowana dla najniższego z niewolników, nawet umycie nóg swojemu Panu. Nie było tak upokarzające, jak rozwiązanie rzemyków u jego sandałów. Jan mówi, ja nawet tego nie jestem w stanie, nie jestem godzien zrobić. To jest ktoś dużo większy, niż wam się wydaje. Jego chrzest będzie chrztem w ogniu i duchu. To będzie prawdziwe oczyszczenie. Kiedy Jezus przyjdzie swoją osobą, każdy, kto się z Nim spotka, będzie musiał określić swoje życie wobec Niego i będzie musiał spojrzeć na swoje życie i dokonać bardzo wyraźnej oceny tego, jak żyje i co ma zamiar zrobić z tym Jezusem. A On sam, mówi Jan, On będzie niczym człowiek, który sitem zbiera żniwo i w tym przez to sito przesiewa. To, co niewłaściwe, to, co złe, zostaje wyrzucone i spalone, ale to, co dobre, ostanie się na wieki. I co ciekawe, doktor Łukasz komentuje te słowa przestrogi, nazywając je dobrą nowiną. To też jest dobra nowina. Bo prawdziwie dobra nowina niesie w sobie nie tylko słowa zachęty i miłości, ale z tej zachęty i miłości do nowego życia wynikają też słowa przestrogi. Bo gdybyśmy o tym nie powiedzieli, to trochę tak jakby... jakbyśmy choremu człowiekowi nie chcieli powiedzieć, co jest w nim chore, aby mógł podjąć leczenie. To jest też dobra nowina. Częścią dobrej nowiny jest przestroga co do niewłaściwego życia, którym ktoś żyje. I oto nad brzegiem Jordanu staje zapowiadany gość. Gdy więc cały lud przyjął chrzest, został ochrzczony również Jezus. Łukasz poświęca temu wydarzeniu bardzo mało miejsca. Jeszcze mniej pisze o tym tylko ewangelista Marek. Ale słowa Łukasza są niezwykle istotne, bo podaje nam kilka szczegółów. W czasie jego modlitwy, tylko Łukasz pisze o modlitwie,
czasie jego modlitwy otworzyło się niebo i zstąpił na niego Duch Święty w cielesnej postaci przypominającej gołębicę, która jest symbolem czystości, niewinności. A przy tym z nieba rozległ się głos: Ty jesteś moim ukochanym synem, źródłem mojej radości. Nie wiem, czy zwłaszcza wy ojcowie macie w zwyczaju powtarzać swoim dzieciom każdego dnia, że ich kochacie. Nie wiem, czy macie w zwyczaju każdego dnia upewnić się, że nie przeminie ten dzień, dopóki każde z waszych dzieci nie usłyszy od was, z waszych ust, słowa: kocham cię, synu, kocham cię, córko. Jesteś najbardziej kochanym dzieckiem, nawet jeżeli mam troje, czy pięcioro, czy dziesięcioro, każde z nich jest najbardziej kochanym przeze mnie dzieckiem. Jeżeli tego nie robisz, to warto zacząć to robić, ponieważ są to słowa błogosławieństwa, które zostają w dzieciach na lata. Dają siłę i potwierdzają ich tożsamość, że one nie muszą szukać tej miłości gdzie indziej, nie muszą chodzić i żebrać o miłość w niewłaściwych miejscach, ale są zapewnione, że są kochane przez tych, którzy ich kochać najbardziej powinni, przez ojca i przez matkę. I tak jest też w tej sytuacji, kiedy Bóg Ojciec wypowiada słowa wobec Jezusa. To nie dlatego, że Jezus tego nie wiedział, ale po to, żebyśmy my też mogli zobaczyć, kim On tak naprawdę jest. Do tej pory wszyscy, którzy przyjmowali chrześcijana, polegali na świadectwie o zbliżającym się Mesjaszu, ale z chwilą, kiedy ten, który był zapowiadany, sam wszedł do wody, chociaż nie musiał, ponieważ Chrystus nie był grzesznym człowiekiem, był we wszystkim podobny do człowieka, za wyjątkiem grzechu, i nie musiał przyjmować chrztu upamiętania, nie miał z czego się opamiętywać, ale w posłuszeństwie wobec Boga zrobił to, czego od Niego oczekiwano, po to, żeby dać też sygnał innym. Jeżeli ja mogę się ochrzcić, to tym bardziej ty i ty i ty i ty. I aż po dzisiejszy dzień my również zachęcamy do tego, aby przyjąć chrzest wiary. To jest trochę inny chrzest niż ten chrzest Jana. Nie mamy czasu, żeby wchodzić we wszystkie teologiczne niuanse. Ale tak jak Jan chrzcił chrztem upamiętania, tak my dzisiaj zachęcamy do chrztu wiary w jednego Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Ponieważ wierzymy, że oprócz wszystkich innych rzeczy, że jeżeli On to zrobił, to dużo bardziej my potrzebujemy tego, aby stanąć i publicznie wyznać Go swoim Panem i Zbawicielem. Ale z chwilą, kiedy Jezus wchodzi do wody, sam Bóg Ojciec wydaje świadectwo o swoim Synu. A Duch Święty pod postacią gołębicy zstąpił na Niego. Wszystkie trzy osoby tego, co nazywamy Trójcą Świętą, która może nigdzie tak się nie nazywa w Piśmie Świętym, nie ma takiego słowa, ale widzimy wielokrotnie, że Bóg jest jeden, który jest w trzech osobach, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, w tym miejscu oni stają razem. Nie ma wiele takich miejsc, ale to jest miejsce bardzo wyraźne, poświadczające. Łukasz chce nam dać do zrozumienia, że Jezus nie jest tylko cieślą z Nazaretu i nie jest tylko młodszym kuzynem Jana Chrzciciela, proroka, ale jest Bogiem, jest Synem Bożym, czystym i niewinnym jak gołębica, która zstępuje na Niego. A zaraz potem doktor Łukasz w swojej skrupulatności, to ciekawe, zarzuca nas listą 76 męskich imion przodków Jezusa, która różni się od podobnej genealogii, jaką podaje ewangelista Mateusz. Mateusz bowiem zaczyna swoją Ewangelię od genealogii i prowadzi ją od Abrahama, ponieważ swoją Ewangelię pisał głównie dla Żydów i chciał im pokazać, że Jezus ma wszelką legitymację do tego, żeby być tym, kim mówi, że jest, również od strony ciała, od strony przodków, takich według ciała. Ale Łukasz pisze swoją Ewangelię nie po aramejsku, ale po grecku. I pisze ją dla wszystkich, dla nieżydów. Pisze ją właśnie z myślą o nich i dlatego nie zatrzymuje się przy Abrahamie, ale prowadzi swoją genealogię przez Dawida, Jakuba, Izaaka,
Abrahama, Noego, aż dociera do samego Adama i na końcu dodaje Adama, który pochodził od Boga. I w ten sposób, dzięki tej krótkiej relacji z chrztu Jezusa i nieco przydługiej genealogii, dowiadujemy się, kim jest ten niezwykły gość, którego przyjście zapowiadał Jan i dlaczego w obliczu jego przyjścia powinniśmy zacząć porządkować swoje życie. Bo z jednej strony to Syn Boży, Bóg w ciele, no, którym sam Ojciec, Bóg Ojciec wypowiada, to jest mój Syn, w Nim jestem uradowany, w Nim mam upodobanie. To obiecany dla Żydów Mesjasz, na którego czekali tysiące lat. To dla wszystkich zapowiadany Zbawiciel. Ten, który przyniesie zbawienie i ocalenie każdemu człowiekowi, kto będzie wołał i szukał Jego imienia. Ale z drugiej strony to również w pełni człowiek. Wywodzący się w prostej linii od pierwszego człowieka, Adama. Nie jest, tak jak Mateusz chciał to podkreślić, nie jest tylko Mesjaszem, który przyszedł dla Żydów, ale jest też Królem i Zbawicielem wszystkich, ponieważ wywodzi się od Adama, który jest Ojcem wszystkich ludzi. I ten Bóg w ludzkim ciele okazuje się być tym wyczekiwanym Zbawicielem wszystkich ludzi, który w mocy Ducha Świętego będzie rozpoznawał i oceniał owoce naszego życia. Nie tylko nasze deklaracje, nie tylko nasze dobre myśli, nie tylko nasze dobre serca, ale nasze postępowanie. To On będzie tym gościem, który kiedy wejdzie do domu naszego życia, zajrzy do każdego kąta naszego życia, do każdej szuflady, w której trzymamy swoje sekrety i do każdego pokoju, w którym chowamy to, czego nie chcemy pokazać przed światem. Nawet jeżeli nie zdecydujemy się, aby Go ugościć, On i tak, przez to, że o Nim słyszymy, staje się gościem naszego życia, wobec którego musimy coś zrobić, z którym musimy coś zrobić, obok którego nie możemy przejść obojętnie. Bo w obliczu spotkania z Jezusem każdy z nas jest wezwany, aby rozpoznać w Nim tego, kim jest naprawdę. Syna Bożego. Obiecanego Mesjasza i Zbawiciela wszystkich ludzi, który ostatecznie, to On, ostatecznie zweryfikuje owoce naszego życia. Ogi Pullman, bohater filmu Cudowny Chłopak, ze względu na liczne operacje przez całe życie uczył się w domu. Jest inteligentnym chłopcem, ale ma zdeformowaną twarz. I kiedy rozpoczyna 5. klasę, rodzice postanawiają wysłać go do szkoły. Jest inny, nawet bardzo inny. Często chodzi w kasku. Swoją osobą, okazuje się, wprowadza niezwykłą atmosferę w tej szkole. Szybko okazuje się, że jego obecność ujawnia to, co naprawdę siedzi w jego rówieśnikach. Niektórzy są dla niego przychylni, inni drwią z niego i utrudniają mu życie, ale nikt nie pozostaje obojętny na jego obecność. I z czasem okazuje się, że stosunek do Agiego dużo więcej mówi o ludziach, którzy go otaczają, niż o nim samym. Wizyta Jezusa w naszym życiu ma podobne skutki. Ujawnia to, co w nas ukryte, wyciąga na jaw to, co wolelibyśmy schować. Jednych irytuje, drudzy nie chcą o nim słyszeć, trzeci zatrzaskują mu drzwi przed nosem, a inni są sprowokowani do zmiany.
ale nikogo, absolutnie nikogo, ten dziwny gość, niezwykły gość, nie pozostawia obojętnym. Tak było 2000 lat temu, tak jest i dzisiaj. I możesz zastanawiać się, czy takiego gościa życzyłbyś sobie w swoim życiu. Oczywiście to twoja decyzja i możesz zamknąć mu drzwi przed nosem, ale chcę ci powiedzieć, że niezależnie od tego, co zdecydujesz, to on będzie tym, który ostatecznie zweryfikuje wszystkie twoje życiowe wybory i decyzje. Dlatego kiedy rozpoznasz w Jezusie to, kim jest naprawdę, wtedy zrozumiesz, dlaczego nie możesz już dalej żyć tak, jak do tej pory żyłeś. Ale jednego bądź pewny. Będziesz miał gościa.